Rajd na moją komendę, rajd, baczność! Komendanci przygotują trasy do raportu. Spocznij. Trasami meldować. Czuwaj druhu harcmistrzu. Baczność! Na prawo! Patrz! Czuwaj druhu harcmistrzu. Harcmistrz Kuśmierczyk melduje 61. Harcerski Rajd Świętokrzyski na apelu zlotowym. Spocznij. Rajd, baczność. Druhny i druhowie, czuwaj. Spocznij. Poczet flagowy. Do wciągnięcia flagi. Marsz. Rajd, baczność. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Druhny i druhowie, szanowni państwo. Bardzo serdecznie witam dzisiaj wszystkich przybyłych gości. Witam władze naczelne Związku Harcerstwa Polskiego na czele ze skarbnikiem, druhem, harcmistrzem Krzysztofem Osmańskim. Władze Chorągwi Kieleckiej ZHP na czele z komendantem Chorągwi, harcmistrzem Tomaszem Reimerem. Wicewojewodę świętokrzyskiego pana Bartłomieja Dorywalskiego. Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach pana pułkownika magistra inżyniera Mirosława Smerdzyńskiego. Komendanta Wojewódzkiego Policji podinspektora Andrzeja Patrzałka. W imieniu pana starosty Starachowickiego, członka zarządu powiatu pana Jerzego Materka. Witam też gospodarza terenu, panią Krysię Nowakowską, która jest dyrektorem tego pięknego obiektu, który nas tutaj dzisiaj witał. I przede wszystkim witam was. Witam też tych, którzy przez lata zawsze na zlocie z nami są. To są byli instruktorzy zarówno Chorągwi Kieleckiej, jak i Chówca Starachowice i wszyscy ci, którzy sercem są przez te 61 lat z naszym harcerskim rajdem świętokrzyskim. Szanowni goście, szanowne druhny, szanowni druhowie, zaszczyt i honor to dla mnie, ale i nie ukrywam, wielka przyjemność, że mogłem uczestniczyć i obserwować was, uczestniczących, przemierzających harcerskie szlaki na tym pięknym przedsięwzięciu, jakim jest już 61. Rajd Świętokrzyski. Druhny i druhowie, ja nie chcę przedłużać zbytnio tego apelu. Chciałbym tylko powiedzieć, że dojeżdżając tutaj do miejsca tego pięknego przedsięwzięcia, to co dało się zauważyć, to to, że ta moc, która tutaj jest z wami i z nami w tym miejscu, jest odczuwalna w każdym jego calu. W każdym calu tego miejsca po prostu czuć harcerstwo. I tak powinno być. Czuwajcie, druhny i druhowie. Dla mnie ten rajd ma szczególne znaczenie, jest, może taka będę trochę sentymentalna, ale zaczął się rajd w roku, w którym się urodziłam. Byłam na tym rajdzie kilka razy jako druhna Błękitnego Szczepu Dzieci Gór. Odnalazłam zdjęcia z 77 roku. Jak zaczynałam pracę tutaj w centrum, rajd, po pierwszych dwóch, trzech miesiącach rajd starachowicki, właśnie świętokrzyski, kończył też tu w Ciekotach. I w tym roku, kiedy moja kariera się zbliża ku końcowi, bo się wybieram na emeryturę, też ten rajd tutaj kończy. Także bardzo wam dziękuję za ten rajd, za to, że jesteście, za to, że Żeromszczyzna jest tak blisko harcerzy. Dziękuję bardzo. Czuwaj. Rajd, baczność. Minister Obrony Narodowej. Decyzja numer 3432, łamane przez kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku. Spocznij. Na podstawie artykułu 2 ustępu 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu w walkach Berlin
i medalu za zasługi dla obronności kraju. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej niżej wymienionym nadaję srebrny medal za zasługi dla obronności kraju. Masalski Adam, syn Tadeusza. Rajd Baczność. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Spocznij. Rajd Baczność. Wyjątki z rozkazu komendantki chówca ZHP imienia Stanisława Staszica w Starachowicach. Rozkaz L1/2019 z dnia 1 czerwca 2019 roku. Spocznij. 13. Inne. 13.1. Na wniosek kapituły odznaczeń przy chówcu ZHP w Starachowicach przyznają odznakę zasłużony dla harcerskich rajdów świętokrzyskich następującym druhnom i druhom. Podharcmistrz Grudzień Józef, podharcmistrzyni Składanowska Kazimiera, podharcmistrzyni Chmielewska Bożena, przewodniczka Kmieciak Zuzanna, harcerz Orli Dariusz Cukierski, harcerz Orli Adrian Tomanek, podharcmistrz Cezary Jastrzębski. Wyczytanych proszę o wystąpienie, o wręczenie odznaczeń. Poproszę komendanta rajdu oraz drucha Mirosława Ślęzaka. A teraz poprosimy o wystąpienie jedną osobę, z której osobiście jestem bardzo dumny, a rozkaz już był, tylko nie było okazji wręczenia pewnej rzeczy. Dlatego zapraszamy podharcmistrz Wiktorię Sajdę. Nagrodę dla patrolu, który jako pierwszy zgłosił i opłacił wpisowe na rajd, otrzymuje patrol Zagłębie Szklanych Domów z chówca ZHP Dąbrowa Górnicza. Prosimy o wystąpienie. Nagrodę ufundowaną przez wójta gminy Masów, pana Tomasza Lato, dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu otrzymują najmłodszy uczestnik rajdu na trasie, druh Antoni Król, patrol 418. Najstarszy uczestnik rajdu na trasie, druhna przewodnik Zuzanna Kmieciak. Prosimy o wystąpienie. Tu nagrodę dla najmłodszego uczestnika rajdu fundowała też Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Pan komendant wręcza nagrodę. Słuchajcie, to jest najpiękniejszy kozioł świata. Wrzawy, okrzyki. O, ciche krzyki, ciche wrzawy. Chcieliśmy prosić, żeby zrobili jeszcze fikołki, ale jest zmiana planów. Trasa pierwsza. Opuchar Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwsze miejsce. 8. Kielecka Drużyna Harcerzy imienia Zawiszy Czarnego. Proszę zwycięski patrol o wystąpienie, a o wręczenie pucharu proszę skarbnika ZHP, drucha harcmistrza Krzysztofa Osmańskiego. Trasa druga. O puchar kuratora oświaty. Teraz będę przekładał kartki. Chwilę to potrwa. Miejsce pierwsze. Patrol 18. Kieleckiej Drużyny Harcerzy imienia Klemensa Klimka Bachledy. Proszę o wystąpienie zwycięski patrol, a o wręczenie pucharu poproszę podpułkownika Mirosława Smerdzyńskiego. Trzecia, Zuchowa. O puchar przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Miejsce pierwsze. Patrol Tropiciele. Świetlica Podwórkowa Bliżyn. Prosimy zwycięski patrol o wystąpienie. A o wręczenie pucharu proszę komendanta Chorągwi Kieleckiej, harcmistrza Tomasza Reimera. Trasa czwarta. O puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Miejsce pierwsze. Patrol Rosa Venti. 16. próbna Tomaszowska, drużyna harcerzy starszych Rosa Venti. Proszę zwycięski patrol o wystąpienie,
A o wręczenie pucharu proszę wicewojewodę Bartłomieja Dorywalskiego. Na trasie czwartej otrzymuje patrol z piątej wędrowniczej drużyny harcerskiej Płomienie z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zwycięski patrol prosimy o wystąpienie, a o wręczenie nagrody standardowo prosimy komendantkę trasy czwartej podharcmistrz Karolinę Bilską. Trasa piąta. O puchar wojewody świętokrzyskiego. Miejsce pierwsze. Zdobywa. Muszę policzyć. Z 52. Kieleckiej drużyny harcerskiej. Proszę zwycięski patrol o wystąpienie, a o wręczenie pucharu proszę pana wicewojewodę Bartłomienia Dorywalskiego. Trasa szósta w tym roku idzie o puchar komendanta wojewódzkiego policji. Pierwsze miejsce. Patrol Turystyczny Regiment Upartych Piechurów Szczep Drużyn Harcerskich Gromad Zuchowych w Węgrowie. Proszę zwycięski patrol o wystąpienie. O wręczenie pucharu proszę pana podinspektora Andrzeja Patrzałka. Siódmej. O puchar prezydenta miasta Starachowice. Miejsce pierwsze. Patrol z 9. drużyny starszoharcerskiej Zodiak z Kent. Proszę patrol o wystąpienie, a o wręczenie pucharu proszę członka zarządu powiatu starachowickiego, pana Jerzego Materka. 9. wielopoziomowa olsztynecka drużyna odkrywców Iskra. Proszę patrol o wystąpienie, a o wręczenie pucharu proszę komendanta rajdu, harcmistrza Mateusza Szlaskiego i drucha harcmistrza Wojciecha Pawlikowskiego. Trasa ósma. Prosimy o wystąpienie patrolowych z trasy ósmej. Proszę o wręczenie pamiątkowych materiałów dla naszych seniorów członka zarządu powiatu starachowickiego, pana Jerzego Materka. Nim wręczę pamiątki z dzisiejszego rajdu, chciałbym pogratulować tej wyjątkowej drużynie, która w zdrowiu zameldowała się na mecie dzisiejszego rajdu, a wszystkim młodszym zuchom, harcerzom gratuluję i życzę tego, aby przez najbliższe 61 lat i więcej w zdrowiu docierali także na metę rajdu. Dziękuję. Rajd, baczność! Czuwaj, podpisała komendantka chłopca ZKP Starachowice, harcmistrz Małgorzata Ślaska. Spocznij! Druchny drogi, czuj! Czuj, czuj! Czuj, czuj! No teraz to już wiem, że jestem na rajdzie, tak. Kochani, cóż powiedzieć, 61 lat minęło, jak jeden dzień. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tak licznym gronie, że znowu udało się przekroczyć granicę 1000. Bardzo mnie to cieszy. Ale prawda jest taka, ja jestem tylko jeden i tego wszystkiego nie zrobiłem. Gdyby nie Tainos Agentos, czyli komendanci tras, nie byłoby tego rajdu. A wiem, co mówię, bo przez 7 lat komendantem trasy byłem i wiem, ile to pracy kosztuje. Zapraszam do siebie 8 komendantów tras w celu podziękowania za wszystko. Kochani, z całego serca jeszcze raz wam wszystkim dziękuję za to, że co roku możemy się spotkać w takim gronie. Dla mnie to zlot szczególny. 9 lat temu tu na tej ziemi na ręce drucha harcmistrza Adama Masalskiego składałem swoje zobowiązanie instruktorskie, prowadząc pierwszy raz 7. trasę. Minęło 7 lat. Trasę oddałem, zostałem komendantem trasy, rajdu, przepraszam.
I to jest piękna chwila, żeby wam wszystko podziękować za 2 lata komendowania rajdem. To był dla mnie zaszczyt. Jak wiemy, już wczoraj wspominaliśmy o tym, palił się ogień pamięci. Bardzo bym prosił o minutę ciszy za tych, których po prostu już z nami nie ma i obserwują nas na swojej niebiańskiej trasie rajdu świętokrzyskiego. Rajd masz nasz! Rajd na moją komendę, rajd baczność! Komendanci odprowadzą trasy na 62. harcerski rajd świętokrzyski. Spocznij!